Nie każda polska jesień jest piękna, ale tamta była. Bezchmurne niebo opanowane przez niemieckie lotnictwo. Mały stan wody w rzekach, drogi pełne uciekinierów podążających na wschód. Polskie drogi. Drogi odwrotu rozbitych dywizji i pułków. Drogi chaosu i bałaganu. Drogi wiodące w stronę rumuńskiego przedmościa i węgierskiej granicy. Na nich to można było ujrzeć wycofujące się w stałej walce oddziały górskiej 21. Dywizji Piechoty dowodzonej przez generała Józefa Pustronia. Od Beskidów i okolic Krakowa przez Małopolskę w stronę Lwowa. Zmęczeni, wycieńczeni walkami w stałym napięciu i marszu. Wrześniowi piechurzy 1939 roku. Gdzie szukać ich śladów? Pod Oleszycami. Generał Józef Kustroń, rocznik 1892, urodzony w Stryju na obszarze Galicji. Legionista, od marca 1939 roku generał Wojska Polskiego. O świcie 1 września 1939 roku na pole bitewne wyprowadzał blisko 13 tysięcy żołnierzy ze swojego pokojowego garnizonu w rejonie Bielska. 21. Dywizja Piechoty Górskiej swoją ostatnią bitwę stoczyła w miejscu, gdzie się znajdujemy. U Łazów, Oleszyce, Dzików, Dachnów. To tu 16 września 1939 roku zginął ich dowódca. Jako pierwszy z pięciu polskich generałów tragicznie poległych tejżeż jesieni. Polskiej jesieni, którą poeci nazywali taką piękną. Pole bitwy 21. Dywizji Piechoty Górskiej w rejonie Oleszyc dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. O tamtych dniach pamięta tylko niewielkie grono świadków, a w gronie tych niemych fragmentów znajduje się m.in. ta droga. Tutaj znajdowały się polskie pozycje. Pan miał wtedy 11 lat. Tak. Jak to wyglądało? Polskie zgrupowania i oddziały doszły do tej linii i tu zatrzymali się na linii obrony. Niemieckie wojska były stąd 200 metrów. Też pół wioski było zajęte przez Niemców, a połowę wioski przez Polaków. To był 14 dzień wojny. 14 dzień września, godziny popołudniowe. Wymiana w broni strzeleckiej między piechotą polską a Niemcami. W dodatku ostrzał artyleryjski chwilowo na niemieckie pozycje w kierunku Zalesia, bo tam droga przebiegała Zalesie-Oleszyce. A Niemcy równocześnie prowadzili ogień na polską artylerię pod górami, mieszczącą się pod lasem. Przypominam sobie tą linię, bo Polacy doszli, piechota polska doszła od lasu do tej linii, do tej drogi, na której się w chwili znajdujemy. I tu zalegli, po prostu okopali się, prowadzili ogień z broni strzeleckiej z Niemcami. Niemcy znajdowali się jakieś niecałe 200 metrów. Zajmowali po prostu drugą połowę wsi. Jak duży był ten polski oddział, który wkroczył tutaj? No to był tutaj w siebie chyba batalionu. Równocześnie od lasów i tu przez Zabiałek. Tak sobie wyobrażam później jako żołnierz, jaka to mogła być siła. Artyleria polska, która znajdowała się pod lasem, też byli to w sile dywizjonu jakichś trzech baterii. To zaobserwowałem dzień wcześniej, pasąc krowy pod lasem i działa, które polskie żołnierze ciągnęli, to był pan w ścibskim chłopakiem, jeżeli podszedł pan pod te działa, nie przepędzono pana? Nie, to rzecz, to było przyjaciół, to byli nasi Polacy, to byli po prostu żołnierze. I myśmy wiedzieli, że to się toczy wojna, już jest 14 dzień wojny, Warszawa w obronie. To wszystko było, jedyne radio tutaj, głośnik, który miał sklepowy, wszystkie komunikaty z frontu, myśmy to po prostu przeżywali i widzieli, że coś się zbliża. No, doszło do tego, że 14 września zaczął się bój tutaj pod Oleszycami. Ta linia lasu, która znajduje się w tle, to właśnie stąd nadeszły oddziały polskie. Tak. Natomiast tu w głębi, w środku wioski znajdowały się oddziały niemieckie. Niemieckie. A gdzie był pierwszy taki moment spotkaniowy, pierwsza wymiana ognia? Pierwsza wymiana ognia, gdy już tego niemiecki zwiad konny podjechał pod linię polską, pod polską linię obrony. No i wtedy na rozkład dowódcy
dostał po prostu ostrzał z broni strzeleckiej i Niemcy zostali zabici. Jak liczny był ten oddział? Kilkunastu żołnierzy? Niemiecki? Tak. Zwiad trzykonny. Czyli to była taka szpica. Szpica, tak, no to można nazwać i tak, i inaczej. Jako zwiad, bo podjechali pod, tak, pod pozycję polską. No i zaczął się wtedy ostrzał, po prostu, bo Niemcy podeszli, no i Polacy też nie byli dłużni. Także te walki trwały, z chwilą nasilał się ogień i przerywał chwilami tego, także taka wymiana ognia trwała tutaj aż do zmroku. A jakie były polskie straty? Polskie straty tutaj na tym odcinku frontu wynosiły 15 zabitych. No rannych trudno powiedzieć, wiele było, bo po zakończonej tej całej akcji bojowej 14 września Niemcy, gdy już do dnia wkroczyli tutaj już 15 września, przyszło takie hasło po prostu, że mamy się usunąć, bo dalszy będzie bój tutaj trwał i my stąd usunęli się do Starego Sioła. Tak, ale to już było bez potrzeby. Polskie oddziały się wycofały do Choraju w kierunku Dzikoszczyzny. Tam i tam dalej trwały walki, chociaż już nie tak z takim nasileniem jak 14 września. A kto dowodził tym batalionem? To był oficer, prawda? Oficer, tak, w stopniu kapitana. Rygorystyczny, jak na mój żołnierski wygląd. Znaczy tak moje mniemanie, że on po prostu dyscyplinę prowadził w oddziałach. No i jak to ostatnie natarcie, które miało miejsce w centrum wioski, celem wyrzucenia oddziałów niemieckich, to było natarcie na bagnety? Tak, natarcie na bagnety. To już po prostu zmrok zapadał, może jeszcze nie zupełnie, ale w każdym razie i amunicja się wyczerpała żołnierzom i w ogóle chcieli po prostu znaleźć sobie ujście, dojście tam, żeby można było, trzeba było siłą po prostu odrzucić tych Niemców. I to uderzenie poszło dokładnie na Oleszyce. Na Oleszyce, aż pod Oleszyce. Oddziały tych, którzy to walczyli w Zabiale, odrzucili Niemców pod Oleszyce. No i o zmroku wycofali się w kierunku Choraju, na Dzikowszczyznę tamtędy. Na szlaku bojowym 21. Dywizji Piechoty Górskiej zostały do dnia dzisiejszego jedynie żołnierskie cmentarze oraz zapomniane miejsca. Jedno z tychżeż miejsc to właśnie Choraj, tu gdzie się obecnie znajdujemy. Dlaczego ten punkt na mapie jest taki ważny? Śniczówka Choraj znajduje się mniej więcej w połowie drogi leśnej od Oleszyc Uszkowcy do Dzikowa i w tych warunkach Niemcy, chcąc się dostać w stronę lasów, musieli po prostu zdobywać drogi i obszary leśne. Kto wszedł do lasu, ten musiał wygrać walkę, a tylko w lesie można było się schronić. Bo dywizja Kustronia to były resztki tylko wojska zbierane po drodze i wyczerpane fizycznie. Dlatego kto przyłamał tą granicę, kto padł tutaj i przeszedł tą granicę, ten wygrywał całą tutaj przestrzeń, gdzie wojska generała Kustronia zajmowały tutaj od Cywkowa, Moszczanica, Dzików, Lebiedzie i tutaj pod Oleszyce. Od strony Uszkowiec nacierały Niemcy, którzy mieli sztab w Oleszycach. Tam też był ich szpital, bo to nie jest powiedziane, że Niemcy tylko wygrywali. Niemcy przegrywali też potyczki, mniejsze bitwy i tam w tychże Oleszycach cała szkoła była
po prostu zajęta przez rannych, a już brakło pomieszczenia, to przenieśli do pobliskiego kościoła. Tam rozcielano słomy i tam na słomie też Niemcy swoich. Tak nie jest powiedziane, że Polacy tylko przegrywali i padali, prawda, po tych lasach. Dzików Stary. Dzisiaj nowa miejscowość, nowoczesna zabudowa, wojennych śladów niewiele. Pamięć to tylko ten pomnik. Przeciwnikiem polskiej 21. Dywizji Piechoty Górskiej była niemiecka 45. Dywizja Piechoty. A tu w Starym Dzikowie, no właśnie, co tutaj się mieściło? Dzików jest położony w takim centralnie w kompleksie leśnym, że to było bardzo dogodne dla wojsk piechoty, które tutaj dostały się od strony lubelskiej północy i ten, że Dzików ma połączenie drogowe niemalże na wszystkie strony, do Oleszyc, do Tarnogrodu, Cewków i to było po prostu dogodne miejsce, żeby tutaj, prawda, się ulokować. Niemcy o tym wiedzieli. 45. Dywizja niemiecka, która stacjonowała w Oleszycach, wiedziała o tym, jeżeli dojdzie przez Horaj do Dzikowa, to tutaj już po prostu jest wygrana wojna, bo stąd już nie ma gdzie uciekać. Szczere pola nie, a las, prawda, będzie upanowany przez wojska niemieckie. Dlatego tak długo tutaj, prawda, trwały te potyczki, aż do momentu, kiedy, prawda, zginął sam generał. Tutaj się mieścił szpital wojenny, tak jak Niemcy mieli swój w Oleszycach, tak Kustroń miał w miejscowej szkole. Jedyny budynek murowany, który spełniał jakieś warunki. Było tyle rannych, że nawet się nie mieścili na podłogach. To jak piszą w dokumentach, że rozmieszczano nawet w ogrodach. Natomiast tutaj w rejonie tego Dzikowa zostały pochowane, jak widać na tej tablicy, żołnierzy, których rozpoznano. Natomiast jest też 137 żołnierzy, których nazwisk nie znamy, a ich wspólna mogiła znajduje się na pobliskim cmentarzu w Dzikowie. Polskie drogi, dzisiaj niejednokrotnie pokryte lichym asfaltem, wtedy w 1939 roku w większości polne. Tam w tle miejscowość Koziejówka, na horyzoncie zabudowania Łazowa, a to jest zwykłe pole gryki. To właśnie tędy oddział około 60 żołnierzy w stronę tamtej kępy drzew prowadził nie porucznik i nie kapitan, ale generał Wojska Polskiego Kustroń, dowódca 21. Dywizji. To był 16 września, około godziny 14. Z tej strony Kustroń przyszedł swego czasu, gdzieś 14-13 i rozmieścił się po tych lasach, które tutaj widzimy. 16 września, już Niemcy są wokół,
już nie ma po prostu łączności ze swoimi wojskami, gdzie one się znajdują po lasach, a jeszcze w dodatku krąży nad nimi niemiecki samolot i śledzi dokładnie, gdzie się znajduje ta grupka generała Kustronia, która, prawda, liczyła około 60 ludzi i prawdopodobnie jeden jeszcze czołg, bo ten ostatni czołg z trzech, które jeszcze mu zostały, został też tam zniszczony niedaleko Kustronia. Kiedy Kustroń wyszedł ze swoją tą 60-osobową grupą, przedzierając się w stronę Tarnogrodu, dostał serię na wysokości klatki piersiowej. Kiedy padł śmiertelnie ranny, tak twierdzą jego najbliżsi, którzy z nim szli, to w niedługim czasie Niemcy, widząc, że już generał leży, podeszli w miejsce, gdzie on został ranny. Po niedługim czasie Niemcy sprowadzili wóz, swój wóz, nie taki chłopski, tylko swój własny tabor i położyli go na tej platformie. Przywieźli go pod cerkiew w Uazowie. Niektórzy twierdzą, że już tutaj został zabity. Inni jeszcze twierdzą, że kiedy został przewieziony pod cerkiew Uazowie, położony pod stertą słomy, to mi opowiadała kobieta, która tam blisko mieszka, pierwszy dom od tej cerkwi, że zmarł gdzieś koło godziny czwartej, ale tam na miejscu pod tą cerkwią. Za cerkwią w Uazowie znajdują się charakterystyczne ziemne doły. To właśnie tam pochowany był generał Józef Kustroń i grono jego żołnierzy i oficerów. Ale zapis encyklopedyczny głosi: 21 grudnia 1953 roku ciało generała zabrane zostało z cmentarza w Lubaczowie. Znajdujemy się na starym cmentarzu Lubaczów-Żelichówka. To drugie miejsce pochówku generała Kustronia. Dlaczego taka sytuacja miała miejsce? Kustroń leżał do 1946 roku obok cerkwi w Uazowie i w tymże roku został przeniesiony na cmentarz w Lubaczowie. Tu była tylko pojedyncza jedna mogiła usypana z ziemi, a nie jakieś tam, prawda, żeby była marmurem czy jakimś tam murkiem obłożona. I tak spoczywały te zwłoki do 1953 roku. Staraniem rodziny, która chciała przenieść go do rodzinnych stron w Nowym Sączu, tak też się stało, że zostały zwłoki Kustronia sprowadzone do Nowego Sącza. Tutaj w międzyczasie przyjeżdżała rodzina Adam i Stanisław, to byli jego synowie. I oni, prawda, położyli tutaj główny nacisk na to, żeby stąd go zabrać, i tak się stało. W roku 1968 staraniem szkoły zawodowej w Lubaczowie nadano imię tejże szkole i cała uroczystość odbyła się 12 maja 1968 roku. Rodem z galicyjskiego Stryja. Służba garnizonowa, Beskidy, Bielsko-Biała. Wojennym szlakiem rzucony pod Lubaczów, gdzie poległ. Po działaniach wojennych ekshumowany i przeniesiony w rejon Nowego Sącza. Jak na jeden życiorys sporo.
Typowe. Typowe polskie losy. I jesienią warto udać się w rejon Oleszyc, Dachnowa, Dzikowa, Ułazowa, znaleźć miejsca ciężkich walk dywizji generała Kustronia, które dziś są zwykłymi polami, takimi jak i wtedy, ale jest w tych okolicach coś wyjątkowego. Jest pamięć o żołnierzach polskiego września.